Studio Festiwalowe Radia Opole. 57. KFPP Opole 2020. Scena i sława. Ja wciąż rozmawiam z artystami, którzy już dziś wystąpią na deskach Opolskiego Amfiteatru, a ze mną w studiu Mateusz Ziółko. Cześć. Witam, cześć. Już dziś zaśpiewasz swój najnowszy singiel SOS. Powiedz mi, jakie emocje ci towarzyszą? Jesteś już po próbie. Jak się czujesz? Nie do końca próba poszła dobrze, bo byłem strasznie jak głodny. To? Strasznie głodny i trochę brakło mi energii, więc osobiście gdzieś tam nie jestem do końca zadowolony, tak w 100%. Ale to jest kwestia dobrego burgerka i wszystko będzie okej. Natomiast emocje w Opolu zawsze są wyjątkowe. Ja kocham to miejsce i za każdym razem, kiedy tu jestem, dzisiaj sobie tak policzyłem, że to już jest mój piąty raz, kiedy jestem. Wyprzedziłeś moje pytanie, który raz? No, przepraszam. Zaraz wymyślimy jakieś nowe pytania. Piąty raz w Opolu. Piąty raz na festiwalu w Opolu i za każdym razem traktuję to jako takie kolejne spełnienie marzenia. Naprawdę, ja pamiętam, jak byłem takim berbecie małym i te festiwale naprawdę z wielką uwagą i z takimi emocjami ogromnymi się oglądało. I gdzieś tam marzyłem sobie skryć, jak już zacząłem śpiewać, że kurczę, no fajnie byłoby kiedyś tutaj w tym Opolu się pokazać. Tak kiedyś nawet mamie obiecałem, zobaczysz mamusi, kiedyś tam będę. Także mamo, jestem. Marzenie się ześciło. Jest to audycja Scena i Sława i ja też pytam wszystkich artystów, którzy dzisiaj goszczą tutaj na tej kanapie, o to właśnie, jakie były ich największe inspiracje festiwalowe, jeżeli chodzi o artystów na przestrzeni tych wielu lat. Jak było w twoim przypadku? Kim tak najbardziej się fascynowałeś, oglądając, jak już wcześniej powiedziałeś, się młody chłopak, te wszystkie festiwale? No ja pamiętam na przykład, zawsze byłem wielkim entuzjastą i chyliłem czoła przed talentem Grzegorza Skawińskiego. Był dziś moim gościem. O, zazdroszczę. No i wielką przyjemność mam wystąpić na tej samej scenie, na której dzisiaj w Spółkombi Grzegorz występuje. Krzysztof Cugowski oczywiście, no to również był moim gościem. Legenda niekwestionowana i te występy festiwalowe Budki Suflera i Cugowskiego to zawsze jakby powalały kompletnie. No i Zbigniew Wodecki, który jest chyba wszystkim nam tak bardzo bliski i wszyscy go kochamy chyba z taką samą wielką miłością. I to zawsze, on zawsze jak wychodził na scenę, to była jakaś magia, wytwarzał taką aurę wokół siebie, że po prostu chciało się na niego patrzeć i oglądać i człowiekowi jakoś tak się lepiej robiło na duszy. Prawda? Tak. Też mam takie same wrażenie odnośnie pana Zbigniewa. A jeżeli już oscylujemy wokół tego tematu sceny, sławy, u ciebie ta sława przyszła tak w zasadzie dosyć szybko, intensywnie i powiedz mi, czy były takie momenty, że afirmowałeś, aby to się wydarzyło i jak już się wydarzyło, no to jak się z tym czułeś, jak się w tym wszystkim odnalazłeś? Bo ciekawa jestem właśnie tych kulis tego wszystkiego. Ja w ogóle się zastanawiam, czy słowo sława jest tutaj na miejscu, bo jakby zupełnie nie czuję się jakby na takim etapie w życiu, żeby w taki sposób to nazywać. Zawsze uważałem, że to jest bardziej jakaś tam rozpoznawalność, wiesz, to jest chyba ten moment jeszcze. Natomiast ja nigdy o to nie zabiegałem specjalnie. Faktycznie, jak miałem te lat 20, nic pełna 20 i jeszcze nic takiego medialnego się nie wydarzyło w moim życiu, no to człowiek szukał tej możliwości, żeby się pokazać, żeby być bardziej rozpoznawalnym, znanym. Artyści chyba tego po prostu potrzebujemy. To jest takie paliwo do działania, do twórczości, żeby czuć się docenianym, zauważanym. Później, kiedy to wszystko się zaczęło dziać. No właśnie. To jest faktycznie z prędkością światła. Dosyć sporą prędkością światła. Nagle jednego dnia praktycznie nikt o mnie nic nie wiedział, a drugiego dnia wyszedłem ze swoimi kumplami z programu i nie mogliśmy zjeść obiadu. I to było dla mnie zderzenie naprawdę z taką rzeczywistością kompletnie mi nieznaną i wtedy poczułem, że oj, to chyba do końca nie jest takie smaczne, jak się wydawało. Więc trzeba się w tym umieć odnaleźć i długie lata też nie wiedziałem, jak się w tym odnaleźć. Miałem takie momenty, że próbowałem grać kogoś, kim kompletnie nie jestem. Gdzieś tam kreować tą swoją postać,
nie wiem, po co, właśnie chyba to jakaś taka maska, wiesz, obronna, którą zakładasz na siebie. Natomiast okazało się, że stare powiedzenie, takie piękne, bądź sobą. Kiedyś tak czytałem taką piękną sentencję, żeby w życiu być kimś, to trzeba umieć być najpierw po prostu sobą. I to po prostu działa. To zawsze działa. Ja też się z tym zgodzę. Wydaje mi się, że jesteśmy bardziej autentyczni, jeżeli po prostu wyrażamy dokładnie swoje emocje w 100%, a nie czyjeś i nie próbujemy nikogo naśladować. A w muzie przecież naśladować. Chodzi i sztuce, no właśnie, autentyczność tylko i prawdę. Emocje, tak. Masz taką piękną puentę. Zahaczymy o ten twój utwór, który już dziś wykonasz w koncercie premier, SOS. I to jest dosyć ciekawe, bo tekst do tego utworu jest naprawdę bardzo fajny, piękny, bardzo mi się to podoba. Autorką tego tekstu, tak, właśnie. Adia Saraniecka. No to jakby tutaj nazwisko mówi samo za siebie. Popełniła w naszym slangu, jak się mówi, że popełniła w życiu no, mnóstwo przepięknych tekstów. I jak to się stało, że spotkaliście się na wspólnej drodze? Dzięki współpracy z moją wytwórnią, z którą pracuję już od kilku lat. Adi Owsianik i Dawid Ostrzałek, chłopaki, którzy napisali muzykę, jakby też z Anią pracują. Ania już pisała mi kilka tekstów wcześniej, właśnie tak mówię, tutaj z naszej stajni wytwórniowej po prostu gdzieś tam wszyscy się poznajemy, znamy i Ania jakoś tak fajnie mentalnie mi spasowała, wiesz, bo to jest mega ważne, żeby gdzieś tam czuć jakieś powiązanie, jakąś chemię między sobą, bo nie da się wyjść na scenę i śpiewać, odśpiewać tekstu, który ktoś po prostu napisał. To gdzieś tam musi w tym wszystkim być cząstka ciebie, musisz się z tym zgadzać, musisz czuć w tym jakąś swoją historię, którą przeżyłeś, no to musisz być ty, tak? I też nie każdy potrafi cię zrozumieć, co tam masz w środku. No z Anią załapaliśmy taką super nić porozumienia, jest w ogóle przekochana kobieta, bardzo mądra, bardzo inteligentna. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo naprawdę ja ten tekst przeczytałem. To właśnie Ania ma coś takiego, że napisze teksty, ja śpiewam to w studiu i pytam, wiesz, tam nie trzeba nic poprawiać, nie, kompletnie, tam się wszystko zgadza, to wszystko pięknie jest poukładane fonetycznie i potrafi właśnie w taki prosty sposób dotknąć rzeczy głębokich niejednokrotnie. To jest naprawdę wielka sztuka. Do tego właśnie chciałam też dążyć. Jak wyglądał ten proces twórczy? Czy rozmawialiście o jakichś takich twoich przeżyciach, które wpłynęły na to, jak finalnie ten tekst dziś będzie wybrzmiewał na deskach Opolskiego Amfiteatru? Tak, no to oczywiście były na ten temat rozmowy. Ja dostałem już wcześniej taki zarys tego tekstu i też dostałem melodię od chłopaków. Zresztą to był taki moment już u mnie, że nie do końca chciałem śpiewać czyjeś piosenki. Na kolejną płytę praktycznie wszystkie piosenki piszę sam. Taką czuję potrzebę. Natomiast ta melodia zagrała gdzieś tam w duszy i stwierdziłem, okej, okay, pochylmy się nad tym, bo faktycznie coś w tym czuję. I była rozmowa jeszcze przy okazji naszego spotkania przy nagraniu poprzedniego singla Obiecaj Mi z Anią. Rozmawialiśmy tak po prostu, luźno, przy fajce przysłowiowej o życiu, o odczuciach, o przeżyciach. Potem, wiesz, jeszcze ta cała pandemia, to wszystko tam się, wiesz, zaczęło dziać. I pojawił się temat właśnie takiej tęsknoty za domem, za miłością. Też pojawił się temat gdzieś tam za pobłąkania w życiu i tęsknoty za Bogiem, za taką relacją z Nim. Gdzieś to się po drodze zgubiło i to wszystko się tam znalazło. Tak powiedziałem, właśnie to nie jest taka piosenka stricte o relacji męsko-damskiej. Tak, tam jest bardzo dużo fajnych metafor, które odnoszą się do różnych sfer dokładnie życiowych, więc to jest w tym tekście najpiękniejsze. Dlatego wielkie ukłony dla autorki tego tekstu, że dokładnie naprawdę tak, jakby z tylu doświadczeń i różnych sfer życiowych finalnie osiągnęła tak pięknie, artystycznie tekst. Chciałam też zapytać cię o warstwę wizualną, bo mnie to bardzo interesuje. Sama też śpiewam, robię klipy i też tutaj oglądając twój teledysk, te przepiękne ujęcia zresztą, zaintrygowałam się, no właśnie, bo to jest też bardzo ważne, dobrać ekipę, która ujmie jakby w obrazku twoją opowieść i zrobi to nie w sposób banalny, a w taki, żeby to było spójne z tym tekstem i z tą muzyką. I jak to było w twoim przypadku, jak znajdujesz takie osoby do współpracy? Takie osoby do współpracy znalazłem już 12 lat temu, kiedy zacząłem współpracę z moim menadżerem, Dominikiem. Stoi tam, tylko go nie widzicie. Dominik, cześć. Tak.
porządny chłop. I tak naprawdę wspólnie wpadliśmy na taki pomysł. Ten teledysk nakręciliśmy w jeden dzień i znaleźliśmy te wszystkie miejsca, właśnie chłopaki znaleźli na Śląsku. Naprawdę. Przepiękne są kręciliśmy te naprawdę. To jeziorko, na którym kręciliśmy te pierwsze ujęcia, nazywają to tak potocznie Śląskie Malediwy. Bo faktycznie to wygląda niesamowicie, tak, przepiękne kolory. Byłem oczarowany. Później Pustynia Błędowska. Jeszcze też te sceny nauce, też na jeziorkach właśnie na Śląsku. No wszystko to pięknie właśnie było ujęte. Chodziło o ujęcie przestrzeni, wolności i takiej swobody. Właśnie tego, co daje nam poczucie miłości właśnie. Co nam miłość daje po prostu. Jeżeli ją mamy, to czujemy się wolni. Spełnieni i wolni. Przede wszystkim wolni. Czego mogę ci życzyć przed dzisiejszym koncertem? Ojej. Powodzenia. To z pewnością, ale jakiegoś... No, żebym się nie stresował, po prostu. No, stresujesz się? Zawsze się stresuję. To bardziej... Właśnie nie wiem, czy się stresuję, to jest trema. Trema nie do końca jest stresem chyba, bo właśnie ten etap stresu chyba mam za sobą. Trema czasem pobudza i napędza, tak, prawda? Trema pobudza, ale trema jest pochodną empatii w ogóle. No, tremuję się dlatego, że ja bardzo chcę dobrze wypaść. Ja chcę... Przepraszam, żeby to źle nie zabrzmiało. Ja chcę tym ludziom zrobić dobrze po prostu, którzy są pośród publiczności, którzy nas oglądają. Od tego jesteśmy. To ludzie słuchając naszych piosenek powinni się czuć dobrze i powinno im się dobrze na duszy robić. I na tym nam zależy. Już dziś w koncercie premier utwór SOS Mateusza Ziółko. Ja bardzo dziękuję ci za rozmowę. Ja również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Studio Festiwalowe Radia Opole. 57. KFPP Opole 2020.